raz kolejny. Rośnie razem z nami. Rośnie duży, co jest, mam nadzieję, dobrą wróżbą dla programu stypendialnego. I ja bym Cię chciała poprosić o to, żebyś opowiedział, bo tak, program stypendialny się składa, praca programu stypendialnego polega na tym, że przyznajemy stypendia, ale oprócz tego czasami nam się udaje robić no projekt tak nieładnie brzmi, takie różne aktywności dla stypendystów. I Piotrek właśnie uczestniczył. To proszę bardzo. A to wy to będziecie opowiadać. Tak. Ale jest jeszcze jeden. Jędrzej Jarocki, proszę bardzo. To są trzy osoby spośród tych tutaj zgromadzonych, które uczestniczyły w tym programie. Po kolei. Inicjatorką. Znaczy w ogóle to jest program Młodzież w Działaniu. Bierzemy udział w projekcie Młodzież w Działaniu. Inicjatorką tego była Marta Jasińska. Mieliśmy nauczyć się robić reportaż, a w ogóle takim jakby finałem tego będzie strona internetowa, na której my będziemy umieszczać swoje dźwięki, swoje prace i ogólnie miało to nam przybliżyć tematykę radia, tematykę reportażu radiowego, no i mieliśmy różne warsztaty. Tak, odbyliśmy warsztaty w Radiu Białystok z panem Janem Smykiem, znanym reporterystą. Także mieliśmy warsztaty w Radiu Akadera, uczyliśmy się obrabiać dźwięki. Jeszcze mieliśmy też reportaże z drugim reporterzystą, z panem Andrzejem Guzowskim. No wszystko zakończy się, a jednocześnie zacznie, bo zacznie się działalność strony internetowej. A zakończy się w pewien sposób nasze działanie poprzez Dzień Otwarty w Akaderze, w Radio Akadera, co jest związane także z taką inicjatywą nagrywania marzeń białostoczan. Zapraszamy wszystkich, będzie taka okazja. Te marzenia będą emitowane o 22:00. Tak, to będzie tak jakby promocja właśnie tego projektu reportażowego. Odbędzie się to, z tego co dobrze pamiętam, mniej więcej za miesiąc, bodajże 13 listopada. A strona internetowa, która powstanie, będzie miała prawdopodobnie adres mikro-fony.pl. Jestem przekonana, że wszyscy Państwo zapamiętacie ten adres. Dziękuję bardzo. Anioły bez usterek, bez skaz, ani dziur. Ze skórą bladą, gładką, stępują spośród chmur. Nie węszą i nie słyszą, bez uszu i nosa. Bez ust nie mogą mówić, a słowa z ukosa wpadają, wpełzają, wskakują, wdzierają do mózgu i mamią, i mamią, i mamią. I każą nam myśleć, jak same wymyślą, zrzucając z chmur na ziemię swe wyrodne plemię.